Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Marek. W dzisiejszym materiale trochę wiadomości, trochę informacji na temat decyzyjności jednego człowieka w sprawie kryptowalut. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam Was do oglądania. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Zaczynajmy. Zasadniczo te ostatnie tygodnie no, dały nam odczuć dynamiczne zmiany w przestrzeni rynku kryptowalut. Szczególnie jeżeli chodzi o kontekst tych takich największych aktywów cyfrowych, Bitcoin i Ethereum. Można powiedzieć wręcz, że po tym początkowo pozytywnym takim okresie, no, tendencji wzrostowej powiedzmy, tak, to dosłownie z dnia na dzień rynek zaświecił się na czerwono, a w głowach wielu inwestorów no, pojawiło się takie zaniepokojenie oraz strach związany z sytuacją posiadanych aktywów, w tym wypadku kryptowalut. No i przyznam szczerze, że ogólnie to nie można się im dziwić. W końcu na przestrzeni nawet niecałego roku e, przestrzeń kryptowalutowa straciła na kapitalizacji rynkowej, no i spadła, tak, do poziomu poniżej, zdecydowanie poniżej 3 bilionów dolarów, bo obecnie znajdujemy się w okolicach 1 biliona, no i dodatkowo nieustannie jesteśmy wystawiani na działanie globalnej inflacji, e, która stanowi tak naprawdę źródło obserwowanych tendencji spadkowych. Coraz to nowsze informacje ogólnie o inflacji, tak, generują strach no i niepewność. I zobaczył sobie na Fear and Greed Index, który, gdy nagrywam ten materiał, to dzień wcześniej wskazywał na ekstremalnych strach, tak jak widzimy. I takie ogromne zmartwienie inwestorów tym obecnym stanem rzeczy. No media w zasadzie nie polepszają sytuacji. Wszędzie, gdzie się nie obrócimy, tak? Napotykamy wyłącznie negatywne newsy, wiadomości, niezależnie od drogi, jaką pozyskujemy informacje w zasadzie. I ta taka negatywna wizja przyszłych perspektyw gospodarczych, no nie pojawia się bez przyczyny, bo o tym, co nas czeka w najbliższym czasie, kiedy ta kryzys kryptowalutowa ZIMA się zakończy oraz jak pewien Event akademicki w znacznym stopniu wpłynął e, na nastroje na Wall Street i obecny stan rynku aktywów cyfrowych, no, opowiemy sobie w dzisiejszym filmie. Pytanie, jakie wielu z Was sobie na pewno zadaje, to to, czy ta kryptowalutowa zima, tak, ten bear market e, się skończyła. No, niektórzy specjaliści twierdzą, że w sumie jest nadzieja na zakończenie tej zimy. E, takie przekonanie podziela m.in. Edward Moya. No i on jest analitykiem rynku e, na stanowisku seniora, na takiej tam zagranicznej giełdzie Oanda. E, I on w wywiadzie dla Wskazał, że pomimo stosunkowo nieciekawej sytuacji rynkowej, utrzymującej się na no zasadzie od długiego czasu, to inwestorzy powoli otrząsają się po najgorszym okresie i zaczynają kupować kryptowaluty. No i podkreślił też, tak, że kluczem do podniesienia się bitcoina jest kontynuacja umacniania jego pozycji, cokolwiek to znaczy, no ale jednocześnie ten bitcoin nie odzwierciedlać może słabości giełdy w momencie, w którym wielu inwestorów posiada, cytując, awersję do ryzyka. I dodatkowo, moja stwierdził, że jeżeli w miarę zwiększenia się apetytu na ryzyko, równocześnie będzie polepszała się sytuacja Bitcoina, to wkrótce możemy spodziewać się wzrostów rynkowych spowodowanych wygenerowaniem tego momentum. I choć Edward Moja w swoich wypowiedziach kreuje zdecydowanie pozytywny obraz perspektyw na przyszłość, to ta jego wypowiedź. No w sumie poprzedziła ekonomiczne sympozjum w Jackson Hall, które zatrzęsło całą Wall Street i doprowadziło do obecnie obserwowanych spadków, równocześnie zmieniając zdanie analityka, który finalnie swoją wypowiedź skorygował o statement, jakoby wydarzenie to miało rynek, szczególnie ten kryptowalutowy, jednak obciążyć. Kilka słów teraz o sympozjum Jackson Hall, bo choć te ostatnie dwa tygodnie zapisane były pod znakiem, no można powiedzieć, optymizmu, tak? A te ceny zarówno Bitcoina, jak i Ethereum wspinały się no w górę dosyć nieźle, tam do 25 tysięcy dolarów powiedzmy, i Ethereum do 2000, to z początkiem tego tygodnia rynek kryptowalut odnotował dynamiczne spadki. To każdy widział. Ethereum spadł do jakichś 1400 dolarów z haczykiem małym, Bitcoin do 19,5, więc to było no Po 20-20 parę procent spadków na obydwu tych kryptowalutach. Ciek? Co ciekawe, no to również i tym razem swój czynny udział w tych spadkach, które by zostały wygenerowane, miały poczynania Rezerwy Federalnej USA, a wszystko to za sprawą udziału przewodniczącego Fedu Jeremy Powella w kluczowym tym dorocznym spotkaniu globalnych banków centralnych, znanym jako sympozjum Jackson Hall. I wydaje mi się też, wiecie, że ogólnie tak warto nadmienić, że spotkanie to nie jest jakoś tam uwarunkowane rządowo, ani w ogóle związane z tam z państwową przestrzeń taką polityczno-gospodarczą, a ten mniejsze takie sympozjum to stanowi jedynie takie doroczne wydarzenia akademickie. Zatem należy powiedzieć sobie o tym, dlaczego jest to tak ważne z perspektywy świata kryptowalut, bo otóż w piątek prezes Fedu wygłosił mowę dotyczącą przyszłych perspektyw gospodarczych. I ta mowa była szczególnie istotna, ponieważ stanowiła przedstawienie przewidywań oraz oczekiwań Fedu względem polityki stóp procentowych. Ich wpływu na inflację oraz stanu ekonomii USA... No na całą pozostałą część 2022 roku. Tym kluczem do takiej no, wielkiej popularności mowy Pola pośród inwestorów wszelakich aktywów, również oczywiście kryptowalut, była niepewność, jaką do tej pory serwowała nam Fed. Jeżeli na przykład powrócimy do końcówki lipca, kiedy to debatowano, a finalnie podniesiono stopy procentowe o 75 punktów bazowych, ówcześnie podawane przez Fed oficjalne informacje jasno dawały nam nadzieję na polepszenie sytuacji inflacyjnej. Tymczasem z raportów ze spotkania, które odbyło się po decyzji o podwyżce stóp procentowych wynika, no, że inflacja pozostała na podwyższonym poziomie, tak, odzwierciedlając brak równowagi w popycie i podaży, ogólnie w związku z pandemią. No i dodatkowo uczestnicy zebrania jednogłośnie stwierdzili, że brak jest postaw na to, aby stwierdzić, że podwyższony poziom inflacji wycofuje się, co wskazuje na ten oficjalny statement, że Fed nie jest do końca przekonany o skuteczności antyinflacyjnych działań, to znaczy podwyżek stóp procentowych w kontekście walki z inflacją, która nie zmniejsza swojego tempa. I to właśnie z tego względu umowa Jeremy Powella była tak bardzo wyczekiwana, a każdy kolejny krok Fedu uważnie śledzony. No dobra, ale jaki jest, reasumując, wynik tego całego sympozjum? No bo jeszcze do piątkowego poranka wszyscy wyczekiwali mowy Powella, tym bardziej, że inflacja w 2022 roku stanowiła bolączkę przestrzeni kryptowalutowej, umówiąc jej rynkowej kapitalizacji. I oczywiście... Te inne czynniki również odegrały kluczową rolę, między innymi wojna pomiędzy Ukrainą i Rosją czy kryzys łańcucha dostaw powiązany z pandemią. Inflacja była jednak w tym przypadku największym i najważniejszym elementem układanki. Nie mylili się ci, którzy twierdzili, że Powell utrzyma bardziej jastrzębitą, tak powiedzmy sobie tak, bo już dzisiaj na rynku możemy zobaczyć efekty słów przewodniczącego Fedy. W swojej mowie nie wspomniał on o tym, że bank centralny USA zaatakuje inflację utrzymującą się na najwyższym od 40 lat poziomie, z pełną, Siłą i że prawdopodobnie wysokie stopy procentowe pozostaną z nami jeszcze przez długi czas, ponieważ zebrane z ostatnich dwóch miesięcy dane stanowczo przeczą poluźnianiu polityki monetarnej. Ale najgorszą panikę wywołały jednak słowa Powell'a, które po piątkowym przemówieniu wylądowały praktycznie we wszystkich nagłówkach i tu cytując: Na drodze zwalczania inflacji podwyżkami stóp procentowych czeka nas jeszcze trochę bólu. Okej, okay, a jeżeli porozmawiamy sobie o takim małym podsumowaniu teraz tego sympozjum i co to ma do Bitcoina, no bo nie da się ukryć w sumie, że dosyć spore zmiany zaszły na tej płaszczyźnie kryptowalutowej, bitcoinowej, bo Bitcoin sam w sobie, tak, w ostatnim czasie zaliczył największy spadek od dwóch miesięcy, no i wszystko to sprawiło, że wzrosły obawy wśród ludzi, inwestorów i różne spekulacje, że Bitcoin zaraz właśnie potencjalnie spadnie poniżej 20 tysięcy dolarów, no i potwierdziły się one. Warto w tym miejscu powiedzieć sobie trochę o tym, jak zeszło tygodniowe sympozjum w Jackson Hole wpłynęło na Bitcoina, tak? Bo zdecydowanie interesującym zjawiskiem jest poziom uwagi inwestorów instytucjonalnych, jaką na tegorocznej edycji eventu przyciągnął Bitcoin i w ogóle kryptowaluty. Co ważniejsze jeszcze do piątkowego poranka wszyscy poważnie rozważający inwestycje w Bitcoina wyrażali zaniepokojenie tym, jaki potencjalnie wpływ na rynek aktywów cyfrowych mogą mieć działania Fedus, no Ale pamiętajmy że przykładowo Coinbase rozpoczęło w ostatnim czasie współpracę partnerską no z firmą, przedsiębiorstwem, korporacją BlackRock, czyli największym posiadaczem bitcoina na świecie, mającym przynajmniej około 10 miliardów dolarów w aktywach cyfrowych, zatem jest to ogromna pula pieniężna poddana działaniom Fedu. Reakcja rynku na słowa Paula była, można by rzec, drastyczna i taka dynamiczna. Nie można się jednak inwestorom dziwić, no bo inflacja generuje strach, zwątpienie, dlatego też ludzie wycofują z rynku swoje pieniądze. Z tego też względu, za każdym razem, kiedy Fed mówi coś, co powiązane jest ze stopami procentowymi i ich wpływem na inflację, rynek reaguje kryptowalut i to bardzo dynamicznie, nawet wręcz bym powiedział, że drastycznie. Okej, okay, a jak w obecnej sytuacji trzyma się Ethereum? Yy, niedługo zbliża się merch, prawda? Więc pomimo zmian wynikających ze statementów Fed na sympozjum, sytuacja jest, powiedziałbym, no nie, nie tak dramatyczna jak w przypadku pozostałych kryptowalut. Nadzieje na polepszenie stanu Ethereum oraz podciągnięcie całego rynku w górę yy, przynosi zbliżające się wielkimi krokami ta, ta fuzja, tak, te przejście, ten merch i Ethereum 2.0. I nawet jeśli nie posiadacie, czy też nawet w sumie nie planujecie nabywać Etheru, to zmiana protokołu Proof of Work na Proof of Stake będzie miała znaczny wpływ na większość waszych tokenów i monet. To trzeba na pewno przyznać i podkreślić. Ogólnie to na oficjalnym blogu Ethereum jakiś czas temu opublikowano taki, no powiedzmy, jakby to nazwać, taki finalny rozkład czasowy implementacji de Merge, który została podzielona na kilka faz. I rozpoczynamy od systemowego upgradeu Double Planowano jest na 6 września. Zaraz po tym upgrade'ie nastąpi ma formalna tranzycja z proof of work na proof of stake i to będzie mniej więcej pomiędzy 10 a 20 września. I jest to szczególnie wielkie wydarzenie zważywszy na ten fakt, tak, że droga do oficjalnego ogłoszenia zmiany mechanizmu konsensusu była wyboista, a nawet zaczęto powątpiewać to, że w ogóle kiedykolwiek ona nastąpi, przeciągało się to i przeciągało. I nawet po ogłoszeniu oficjalnej daty nie obyło się bez przebojów, bo pierwotnym czasem wyznaczonym na demerge był 19 września, a następnie ogłoszono. Kolejna data 15 września i wydaje mi się, że ten run do tego przełomowego punktu w historii Ethereum może być ciekawy. Dodatkowo znów na uwadze należy mieć działania Fedu po piątkowej mowie Jeremy Poela związanej z inflacją, kryptowalutami no i ogólnie stopami procentowymi. Podsumowując tak już wiecie w kupę ten dzisiejszy przegląd newsów gospodarczych, warto powiedzieć sobie o tym, co potencjalnie czeka nas z perspektywy najbliższych trzech czy czterech no, tygodni. Prognozuje się, że Bitcoin może oscylować wokół pułapu, na którym aktualnie się znajduje, natomiast Ethereum może zachować się inaczej ze względu na nadchodzące demerczy. Jeżeli Ethereum wzrośnie, to istnieje szansa, że pociągnie za sobą do góry cały rynek, szczególnie tych kryptowalut, które na jego blockchainie są stworzone. Jednak jeśli już, to takie zjawisko raczej zaobserwujemy w środku września mniej więcej. Jednak jest pewne, to właśnie ten Fed, tak, jego reakcja na inflację będzie czynnikiem przewodzącym tej narracji zmienności i niedźwiedziej presji przynajmniej do 20 września, kiedy to ponownie odbędzie się spotkanie rezerwy federalnej w celu debaty nad możliwością dalszego podniesienia stóp procentowych. No dobra, ale pozostaje nam jeszcze kwestia zaufania Inwestorów do kryptowalut samych w sobie. No bo zobaczcie, w obliczu sytuacji rynkowej na przestrzeni ostatniego roku, warto byłoby sobie zadać pytanie: czy wierzę w to, że w najbliższej, może dalszej perspektywie przestrzeń kryptowalut powróci na dobre tory i ukaże tendencję wzrostową? Czy tak, czy nie? Dla mnie takie pytanie stanowi przypomnienie, dlaczego w ogóle w tej przestrzeni jestem, się znajduję, obracam i operuję. Jeżeli odpowiedzią na nie jest nie, no to polecam porządnie zastanowić się nad tym, czy powinniśmy inwestować i mieć do czynienia z jakimkolwiek rodzajem giełdy. Jeśli natomiast odpowiedź jest twierdząca i wierzysz w to, że sytuacja się polepszy, to warto dokonać takiej ewaluacji i pomyśleć o tym, czy dla nas samych jest to w porządku, jeżeli na taki moment przemowy zaczekamy. No, bo zapamiętajmy i pamiętajmy to dobrze i dostatecznie dobrze i długo, że polepszenie sytuacji może nastąpić w przyszłym roku, a może dopiero za 2-3 lata. Jeśli znowu odpowiemy sobie twierdząco, to jest to dobra droga do zrozumienia, że nie ma się czego obawiać. Przy eksploracji takich przemyśleń i takiego jednego wątku nawet, warto posiadać również mocny i stabilny plan działania. Przede wszystkim każdy token, każdy coin, każdy zakup musi być przemyślany. Takie zwykłe przemyślenie sobie wszystkiego i poukładanie działań zmniejsza strach, zwalnia nas z tego bagażu emocjonalnego. No i pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy na tym samym rollercoasterze, jedziemy w górę, w dół, prowadzony jesteśmy przez wagonik z napisem inflacja i w najbliższym czasie to się raczej nie zmieni. Dziękuję Wam serdecznie za odsłuchanie dzisiejszych wiadomości. Kryptowalutowo-gospodarczych. Mam nadzieję, że coś wam wniosą do waszych żyć i że będziecie w stanie wyciągnąć sobie wnioski subiektywne na ten temat, który dzisiaj poruszyłem. No i co? Subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz co uważacie o tych informacjach i słyszymy się w najbliższych materiałach. A jeżeli jeszcze nie macie konta na Giełdzie lub chcecie zacząć daytradować i tak dalej, to Bybit jest według mnie najlepszym wyborem. Sam korzystam, polecam. Są obecnie bonusy dla nowych użytkowników, więc link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.